Chodzi. Dobra, dałam radę. Podaj ci rękę. Uważajcie, uważajcie. Daj rękę. Trzymaj ten. Daj. Dawaj. Dałam radę. Dawaj. Czekaj, ja dam tacie rękę. Dobra, ja sobie dam was. Weźmiesz tą torebkę? Albo dobra, ja ją tu położę. Oni już wychodzą, także na ten jeszcze minutka, jak będzie tak, to już po prostu nie trzeba wejść na górę. Czekaj. Weź tą torebkę. Tak, nie idzie między nami. Jak możesz wejść latarkę ode mnie. Co mi dasz? Ja tego nie wciągnę. I poświecisz na mnie, jak będę wychodził. Tam tak noga, mama. Tam noga. Czekaj. Tam noga. Nie, to się jest piękno tu. A czy drugą mam postawić? No, i teraz drugą. Nie, nie tak. Jezu, dałam radę. Tata da radę? Da. Tata jeszcze się filmuje. Nie. Czekaj, cyknę ci zdjęcie. Ja teraz filmuję. Drugi aparat. Masz drugi? Tym jest. Nie wiem, podejrzę. Ustaw. Norbi, tutaj za mną. Popatrzcie, to było ekstremum. Czułam się jak na tych naturalnych ściankach spinaczkowych. To było ekstremum, ale... Ale... No, dałam radę, Grześ. Dałam radę. Ach.
Trąć plecak. Normalnie. Tak jak wszyscy dotychczas tu wychodzili. Pani żyje. No, się doniesienia mam, że żyją. Ile razy dziennie rano? Ja? No. Nie, no rzadziej. Poczekaj. Daj mi ksiądz plecak. Poproszę. I podawać może te maluchy, co? No właśnie. Kto ma plecak? Daj plecak. Oni są chudzi, to się mogą zmieścić. To się nie wejdą. Kurczę, się ma zaprzeć nawet. Powiem szczerze, że są przewodnicy, co mają 80 i wchodzą. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Bo tu wiecznie gra roli, tylko kondycja. Ja nie mogę, ja bym tam mogła spisiować. Ale skąd, jest tak blisko przecież. Joanny nie było w ogóle dzisiaj ciemno. Powolutku, tak? Może ja bym zabrała te plecaki.